Dobrze, no skoro już rozszerzyliśmy matę, to w takim razie idziemy na podłogę, tak? No tak, dobrze. Siadamy i ćwiczymy point flex. Tak, paluszki naciągnięte, to jest point. Dziękuję. O, dobra, proszę. I teraz ćwiczymy point flex. Paluszki na górę, paluszki na dół. Paluszki na górę, paluszki na dół. Paluszki patrzą do słoneczka i na dół. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I trzy, i cztery. A teraz chowamy nosek. Tak, Paulinka, chowamy nosek? Tak? Jak chowamy nosek? Pokazujemy. Chowamy nosek hop tu. Ale nóżki muszą być z przodu, nie na brzuszku. Zobacz, musisz usiąść na pupę. Teraz chowamy nosek. Tak? Ciekawe, kto schowa niżej nosek, żeby nie było widać? I nosek chowamy. I hop. A teraz spróbujemy tak, żeby brzuszek położyć na nóżki. I schować, schować nosek. Zupełnie schować nosek. Schować nosek? Podaj dłużej. Tak? Chować nosek? To? Podaj dłużej będzie chować nosek. Tak? No, chowamy nosek. No, o tak, chowamy nosek. Zobaczcie, Paulina schowała nosek, a nóżki razem. O tak, nóżki razem i jeszcze kolanka prostujemy. Tak, prostujemy kolanka. O tak, proste kolanka. O tak, proste kolanka, mamy point. I chowamy nosek. Tak, o tak, chowamy nosek, bardzo dobrze, point. I point, tak. Super, chowamy nosek. O tak. A teraz motylek. Motylek. O, latamy, 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 motylek. Piękny motylek, latamy. Jeszcze tu rączki. O, tak, tak. Motylek lata, motylek lata. O, tak, lata motylek. A teraz nóżki. Nóżki, 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 nóżki. Hop, hop. Kotek i robi na paluszkach. Hop! Tak, rozciąga pazurki, pazurki, rozciąga plecki. Tak, rozciąga plecki, rozciąga plecki. I kotek widzi pieska i robi hop! Na paluszki. Na paluszkach, na paluszkach, na paluszkach, na paluszkach, na paluszkach. O, tak, na paluszkach. O, tak, patrzcie, na paluszki, na paluszki, na paluszki. Pięknie. I hop, i znowu. O, tak. Point, 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 tu. Tak, okej. Dobrze. Teraz wyginamy. Teraz Paulinka pomaga mamie nóżkę do góry dać. Tak. I idziemy. Skorpiona robimy. Tak. Nie, jedną na razie, Paulinka. Jedną. Jedną. Ciągnij do głowy. Ciągnij do głowy. O, tak. Ciągniemy do góry. Teraz drugą. Tak, do głowy, do głowy, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. O, tak, do głowy. Ciekawe, czy dotkniemy do głowy. O, a teraz Paulinka. Teraz Paulinka. Na kolanka. Tak, i do góry. O, tak, do głowy, do góry. Pięknie, o, tak. O, druga nóżka teraz. A teraz gdzie jest twoja Elza? Szukamy Elzy. Ciekawe, czy Elzo zrobi szpagat? No, zobacz, jest tam Elza. No, Elzę, bierzemy Elzę. No to bierz Elzę. No, tu jest Elza. I teraz ciekawe, czy Elza robi szpagat? Nie, nie, nie.
No, pokaż, czy Elza robi szpagat? Mama robi szpagat, a Elza robi szpagat? Nie? No widzisz, ty na Elza. Elza nie robi szpagat. A Paulinka robi szpagat? Tak? No, nie rozciąga się Elza. Pomaga mi zrobić szpagat. Super. Pomaga mi Paulinka zrobić szpagat. No to teraz mamy nauczą się robić szpagat, prawda? Dobrze. Kochamy teraz kolanko. Kochani moje, kochamy kolanko. Tak. I drugie kolanko też kochamy. A teraz pięknie rysujemy tęczę rączką. Rysujemy tęczę kolorową. Jaki lubimy kolor? Paulinka. Kolor jaki? Różowy? Różowy. Dobry, to różowy kolor. Jeszcze czerwony? To. Ten, no to jaki to kolor? Pokaż. To, no, to pasuje, tak, różowy kolor. A to jest jaki kolor? Nie, to nie jest żółty, to jest żółty. Bardziej pomarańczowy. No to... Zobaczcie, to rysujemy granatowy i pomarańczowy kolor. O, tęczę narysujemy. Dwój, oczywiście, proszę bardzo. A teraz daję wam buziaczka. I kładę się do przodu, do brzucha. Tak, buziaczka. Daję buziaczka. Tak, dobra. A teraz mamy takiego pięknego motylka. I robimy szpagat. O, tak. Piękny szpagat, tak. I hop, i raz, i dwa, i nóżki do czoła, hop, i dwa, i raz. I teraz kupa do góry, patrzcie,